po tylu latach tych startów może przyjść takie zmęczenie troszeczkę. Może. Ale ja myślę, że się... Może, ale Jarek się... jeszcze ma pełną motywację. No, ma pełną motywację. No, przecież on też chce zostanie się to... Ja tylko czasami się boję, na przykład patrząc na Jarka. Ja się na przykład czasami boję, że Jarek za bardzo jest skupiony. To znaczy, nie ma luzu. Znaczy, że... on ma... Nie, nie, nie. On jest... Na mnie takie sprawia wrażenie, że jest tak skupiony, że na przykład czasami przeoczy nawet start, bo jest tak skupiony na tym, żeby pojechać. Bo tak, z tymi startami właśnie. Bo tu Jarek umie, tak jak to się mówi, lekko buchnąć ten start, nie? Tak, tak. I on tak cały czas startował. I potem nagle i w prasie, i wszędzie się zrobiła ta, że on jest czołgistą. I jest, tak, nawet tak. Ksywkę mu dorobił, czołgistą. Tak, tak. I on nagle, no nie chce być czołgistą, bo go tego... I nagle nie, nie umie wystartować. Tak. Ja mówię, bądź czołgistą. Niech się oni martwią. Tak już się tak. Nauczyłeś, tak, no to sobie tak, nie? Podnieś lufę, bądź czołgistą. Bądź czołgistą. Myślę, że to będzie dobrze. Ale tutaj to będzie naprawdę, to, że jest to w Warszawie, to jest to naprawdę wspaniałe. To wspaniałe. Straszna reklama. Ja powiem szczerze, nie wierzyłem, że w ogóle dojdzie do tego, że tu będzie, że tu się odbędą jakiekolwiek zawody żużlowe. No gdzie? Jeszcze w Warszawie. Gdzie to się nigdy nie udawało wskrzesić tego żużla nigdy. Tutaj wielu sobie nie zdaje sprawy, jakie to będzie tu widowisko, bo to... No to będzie pięknie. To będzie piękne widowisko. Wiem, to będzie pięknie. Poza tym, jaki to będzie hałas. Tak, bo to wszystko jak będzie to, potęgowało, no, nie? Oczywiście, tak. Bo to nie jest na otwartym stadionie. Tak, jest zamknięte, to wszystko będzie... Jak tu staną na starcie, wkręcą. A jak jeszcze ci rykną... Nie, no to ja współczuję tym zawodnikom, bo tam... No nie, no to każdemu powiem, nie chcę do uszu. Zatyczki, tak. Bo inaczej to będzie ciężko. Tak, i tylko też, też ogrom tego, no, wielkość ta, i skala tego. Ja tylko się nie, boję o ich psychikę. Nie. Jeździło się na większych stadionach, bo jak dawniej było Wembley, prawda? No tak. Bo to tam wchodziło 100 tysięcy ludzi. Z tym, że Wembley było otwartym stadionem, tak? Było otwartym stadionem, ale nie tak bardzo, bo jednak wszystko było pod dachem, to tam było ludzi jeszcze raz tyle. Bo jak tam ryknęło to wszystko, to człowiekowi, ja tam dwa razy jeździłem na takim... w finale Mistrzostw Świata na Wembley, nie? Albo w Chorzowie, też 100 tysięcy ludzi, nie? Tylko że tu będzie inaczej, bo tu będzie wszystko zamknięte. A, jak w kotle. Nawet jak byłoby 20 tysięcy ludzi, jakby ryknęło, to... To byłoby tak, to samo. Buty spadają, nie? Kocioł, bo pokrywka jest na kotle. Spaliny będą, tutaj będzie gryzło troszeczkę w nosie. No ale będzie... Ale każdy będzie... powie, było się na żużlu, tak, nie? Jest, tak. Jak przy rurze wydechowej. No i bym... nie radził szybko jechać, bo jakby alkomat każdy wziął, ale to mówię poważnie, to coś wykaże. Naprawdę, tak? Tak, delikatnie wykaże każdemu. To jest to, czyli przeżyło troszkę to. Wyjdą troszeczkę jeszcze no, na małej kołysance. Może nie bardzo, ale... Ale już niemowlę, tak. Ale już złapią cuga, jak to się mówi.